Dobra. Kiedy Gartik? Po ręce. No widzisz, za 12 minut. A, jeszcze... Nie, chwila, już nie będę musiał grać. Z... Z Primova i Hetmana zbił. Teraz... Oglądaj jogę bez reklam i ćwicz bez przerw. Wypróbuj YouTube Premium bezpłatnie. No wygrał ze mną. Mam prośbę do ciebie, Buksio, bo czegoś nie czaję. Ta była arenka. Ultra Bullet. Co jest, Kąsiu? Słucham cię. Wnikliwa analiza partii szachowej. Szkło przecina linię życia jak. My wszyscy, kto... Ty se jaja robisz? Dla tych, co nie ogarniają. Kąsiu, a Kąsiu w tym momencie wysłał za punkty kanału wnikliwą analizę partii szachowej i wysłał partię moją z wariacikiem. No dobrze, zobaczmy. Poszło E4. Ciekawe, co odpowiedział Bugs Bunny 22. T6, Karo, partia w wersji... Pana nie mogę, nie mogę. Szyny były za wszystko, było k***a złe. No dobra, Karokan defense, nie? Tutaj wszyscy znamy te warianty. Tu, przepchnięty, wymienny, ze skoczkiem, fantasy variation. Wszyscy to znamy, lubimy. Zobaczymy, co poszło w partii. Wariacik zagrał D4, czyli najbardziej optymalny ruch w tej pozycji. Oponent odpowiedział D5, czyli mamy partię Karokan. Poszedł skoczek na C3, wybicie. I tutaj bardzo ciekawe... Wariacik podwalił skoczka. Wiecie, co jest najciekawsze? Ja kojarzę taką jedną partię. Jeśli pozwolicie, dajcie mi sekundę, dobrze? Bo to jest świetna anegdota. Normalnie będziecie w szoku. Zobaczcie, wydarzyło się to dosłownie wczoraj. Dosłownie wczoraj. Partia w Karokanie. No nie? I zobaczcie, że weszliśmy w bardzo podobne struktury. Też został poświęcony... Skoczek na F3. Tylko zobaczmy, z jakim skutkiem w tej partii został on poświęcony. Czarny był tak zesrany, że nie wziął skoczka. Nie wziął skoczka. No nie? I tutaj brilliant. Poświęcenie gońca na polu F7. Czemu to pokazujesz? Jest to anegdota, ponieważ tutaj też jest motyw zbicia skoczka na F3. Bo to jest ten sam motyw. Tutaj chodzi o to, żeby wejść do głowy przeciwnikowi. I teraz po biciu gramy skoczkiem na E5 i przeciwnik tak źle odszedł, że daliśmy mata w dwóch. Widzicie to? Z ciebie jest motyw. Motyw zbicia skoczka na F3, no, plus jeden. Więc to jest bardzo znany motyw. Ciekawe, że w tej partii z wariacikiem 4 gaga akurat do tego doszło. No ale zobaczmy. W tym przypadku czarny nie bał się. Nie miał kupy w gaciach. Jest to wnikliwa analiza, Michałku. Więc musiałem tutaj zamieścić anegdotę. Tutaj proszę, podwójny gambit. Najpierw zgambitowany skoczek, teraz boty z gambit. Zgambitowany hetman na polu E2. Nastąpiło niebicie hetmana w ogóle. Jednak biały siedzi. Urządził się w tej głowie czarnego. Postawił fotel. I zobaczymy, co z tego będzie, nie? Poświęcono też wieżę. Tym razem wieża została wzięta. Czarny w tym momencie posiada dwa hetmany, jednakże czarny ma w tej pozycji wadę. Wadę nie do rozwoju. Zobaczcie, wszystkie figury poza jedną stoją na startowych miejscach. No, wracamy. Zobaczcie, mówiłem o tym, że czarny ma w tym momencie straszny jednorozwój. Co prawda, i on poszedł, zrobił marsz pionowy. Tutaj, po skosie szedł, jak goniec. Zamienił się w hetmana, tak. Czarny ma tę zaletę, ale ma też 7 wad. 7 wad czekających w obozie na to, żeby pograć cokolwiek. Zobaczymy, co tutaj biały zagrał. Biały zagrał roszadę, ruch rozwijający. Zobaczcie, koczek białego jest świetnie ułożony. Czarnopolowy goniec patrzy genialnie na tę przekątną. Hetman prosto na hetmana. Król bezpieczny, wieża w przyszłości zaraz będzie patrzeć na hetmana. Goniec się rozwinie. I będziemy tutaj atakować białymi. I tutaj proszę bardzo, poświęcenie hetmana czarnych pewnie... A, już wiem dlaczego. Po prostu ten nacisk białego jest tak mocny,
Czarny tak bardzo boi się tego hetmana skierowanego prosto w króla, że poświęcił własnego hetmana. Zobaczcie, biały po raz kolejny poświęca hetmana. Pamiętacie? W ruchu chyba czwartym albo piątym był poświęcony hetman. Wtedy czarny nie wziął. Znowu czarny nie wziął tego hetmana. To ciekawe, czarny podwalił pionka. Biały nie wziął pionka. Czy to był misklik? Ze strony wariacika, wariacik chyba nie zagrałby tutaj hetmanem na G4, ponieważ w tym momencie jest to zaplanowane. Zaplanowane. Bambik z czarnego plus jeden dubi. Nawet nie wziął. Nawet nie wziął tego hetmana. Hetman po raz trzeci. Po raz trzeci został olany. To było poświęcenie hetmana, hetman został olany. Tym razem, zobaczcie, biały łapie za mordę czarnego i mówi: ja tutaj rządzę, ja tu rządzę. Bije na G7 i nie pozostawia czarnemu wyboru. Zobaczcie, że czarny w tym momencie ma tylko jeden legalny ruch. Jeden legalny ruch. To biały, zobaczcie, jakim gigaczadem trzeba być, żeby samemu wybrać następny ruch przeciwnika. Biały wybrał następny ruch czarnego. On wybrał, że teraz król musi zagrać na G7. Biały łapie za mordę czarnego. Oczywiście w szachach. Chodzi o szachy. Chodzi o szachy. I tutaj biały... biały zagrał tak, że czarny no musi w tym momencie zagrać królem na G7. Nie ma innej opcji. No i gra. Doszło do tego. Jakie kolejne ruchy? Zobaczcie, ruch rozwijający. Goniec idzie na E2, zaraz zagramy wieżą na G1 i ten czarny król nie będzie miał miejsca. Dosłownie będzie miał tylko jeden ruch. Kolejny raz ruch czarnego będzie praktycznie wymuszony, bo jeszcze jest taki ruch, który nie ma sensu. Patrzcie, czarny tak się boi. Rozumiem, że białe biją i są lepsze. Plus jeden. No dobra, zobaczmy, co tutaj biały zagrał. Biały zagrał ofensywnie, do ataku. Biały nie zważa na to, że ma mniej materiału. Biały wie, że te cztery figury czarnego nawet się nie ruszyły. A co? Biały ma wszystko przygotowane do ataku. Ofensywa, ofensywa, proszę. Czarny zagrał źle, biały podstawił pionka, biały od razu to bierze. Dalej, podstawił bierze czarny, biały bierze. Jakość więcej w tym momencie, nie? Proszę, nawet biały ma tutaj tyle pewności siebie, że daje szacha w momencie, gdy powinien wjeżdżać wieżą i atakować, na otwartą linię wjechać. A on daje szacha, wtrącenie tak zwane. To jest tak zwane wtrącenie. Wiele ludzi, jak ma akcję, którą widzi, to ją leci od razu na pałę. Nie, zobaczcie, czy macie wtrącenie. Takie wtrącenie. To są, nie dość, że to jest wtrącenie, to są widły. To są widły na skoczka. To są widły. Czarny jest tu zmuszony wybić tego gońca, bo inaczej traci skoczka. Widzicie to? Powiem wam, tego ruchu nie rozumiem. Tego ruchu nie rozumiem. Ta wieża dobrze się czuła na tej linii, powinna wjechać na G1 i atakować hetmana. Atakować, ten hetman musiałby odchodzić. Zobaczcie, ten hetman nie ma za dużo miejsca. Musiałby odejść. Ta wieża w tym miejscu, rozumiem, broni pionka. Broni pionka. Biały najprawdopodobniej zobaczył, że wiszą widły. Wiszą widły na oba piony. Ona piona na C2 wspomaga? Na C2. A, to widzisz, ja myślałem, że wieża wspomaga piona na F2, ponieważ wiszą widły na oba piony i w tym momencie jakby koń skoczył, to nie możesz bronić dwóch pionów naraz. No nie? A teraz, jak pion by skoczył, to gramy tu, piony się bronią. Pion na C2 kluczowy? Możliwe. No dobra, zobaczmy, co poszło w partii. W partii hetman związał wieżę. Czarny myśli, że jest sprytny. Czarny myśli, że jest sprytny. Czarny nie jest sprytny. Czarny próbuje tutaj, nie? Ale zobaczcie, czarny ma stratę czasu. Stratę czasu. Biały w ogóle nic sobie z tego nie robi, że czarny tu atakuje. Odchodzi i wiecie, co znaczy ten ruch? Wiecie, po co to jest? Wiecie, po co to jest? On odwiązuje wieżę. Odwiązuje... Kąsiu! Ale to tylko w tej partii. Nie zawsze, nie zawsze. Biały sprytnie odwiązuje wieżę. Mat w jednym? No gdzie mat w jednym? Tu jest minus 15. No ale zobaczmy, co poszło w partii.
Czarny wziął wieżę białego. Czarny wziął wieżę białego. Nie bał się. Wziął tę wieżę. Ciekawe. Ciekawe. Biały odszedł, a no tak. Biały odszedł, bo tutaj groził mat w dwóch. Zobaczcie, że jakby biały zagrał teraz jakiś waiting move, to czarny gra tu, po tym jest mat. Biały musi się bronić, biały musi się bronić i biały wybrał jedną z lepszych obron. Król A1. Król A1. Pamiętacie moje bingo? Ja kiedyś w bingo miałem, że król musi dotknąć obu rogów szachownicy. Możliwe, że biały miał ten sam quest. Musi dotknąć obu rogów szachownicy. No i patrzcie, czarny się pogubił, czarny wziął pionka. Tak, bingo gram. Skoczek ochrania króla, dokładnie. Zobaczmy. Mat w 9. Kolejny pion, pionkożerstwo. Czarny nie wie, co się dzieje w tej pozycji. W ogóle widać, że jej nie czuje. No zobaczmy, co poszło dalej w partii. Tutaj jest pozycja naprawdę ostra. Ostra pozycja. Wieża weszła do gry. Szkoda, że wieża w momencie, gdy była na linii z królem, ona wybiera sobie patrzenie na otwartą linię. Czarny w ogóle nie rozumie szachów. W ogóle, zero. No ale zobaczmy, zobaczmy. Proszę, tutaj czarny tym razem święci figurę. Ciekawe. Biały nie bierze. Czarny znowu święci figurę, znowu biały nie bierze. Czarny znowu święci figurę, znowu biały nie bierze i święci własną. Co za partia? Jakie jaja trzeba mieć? Grande cojones, wariacik 4 gaga. O, święci, a ja błogosławię. O, aż się zmęczyłem tą analizą, wiecie? A, i tu się partia kończy. Czarny nie kontynuuje partii. Nie kontynuuje partii. No way. W tym miejscu partia się kończy. Partia się kończy wygraną białego. Czy ktoś by to powiedział 20 ruchów temu? 30 ruchów temu?